Na temat nawiedzonej krypty nie wiemy zbyt wiele. Dowiedzieliśmy się o niej od czeskiego kanału TV Tweaks, zajmującego się eksploracją miejsc mrocznych i potencjalnie nawiedzonych. Jechaliśmy tam w ciemno, bo nie wiedzieliśmy do końca, czy miejsce jest nadal otwarte. Na szczęście było, ale do krypty prowadziła jedynie mała luka w ścianie. Miejsce to jednak jest niewątpliwie jednym z mroczniejszych, jakie do tej pory udało nam się odwiedzić. Krypta znajduje się u podnóża wielkiego wzniesienia, na którego szczycie usytuowany jest piękny zamek w miejscowości Mnisek pod Brdy. Nie wiemy, czy krypta była w jakiś sposób powiązana z zamkiem, bo dzielą je tony ziemi, piachu i gliny oraz czy trumny, które się w niej znajdowały, mogą pochodzić jeszcze z czasów zamierzchłych, ale przebywanie w niej sprawiało piorunujące wrażenie. Dowiedzieliśmy się, że ma w niej dochodzić do dziwnych i niewytłumaczalnych zjawisk, a trumny samoistnie się otwierają. Postanowiliśmy poddać te pogłoski próbie. Jesteśmy w Czechach, w miejscowości Mnisek pod Brdy, w katakumbach, w wielkim grobowcu, jak zwał, w starej, nie wiem jak starej, ale chyba mega starej kostnicy, dawnej kostnicy. Tu jest wielka grota, którą wam zaraz pokażemy, a nad nami, na wysokim wzgórzu, kościół. Po lewej stronie jest delikatna dziura w ścianie, przez którą będę musiał przejść. Dalej w pomieszczeniu jest kostnica, są trumny i tutaj podobno działy się dziwne rzeczy. Wiemy to z kanału, od grupy z Czech, do której zdobyliśmy kontakt i odezwaliśmy się. Widzieliśmy ich materiały, które w sumie sami zobaczycie. Co tam się będzie działo, co na nas czeka, zobaczymy. Najpierw trzeba się przecisnąć przez ten mały otwór. Tak, zrobimy ten projekt trochę inaczej. Piotrek wejdzie do kostnicy, ja będę mu podawał rzeczy, a ja ustanę tutaj na wejściu, żeby monitorować, czy ktoś tutaj nie zachodzi nas od tyłu, no bo jednak wyjście jest tylko jedno, więc będziemy monitorować. Michał jest w samochodzie z kamerami Orlo. A propos Michała, zróbmy test, czy w ogóle działa tutaj krótkofalówka. Michał, halo, jak mnie słyszysz? Coś tam słyszę, szumi, ale słyszę generalnie, posłyszę jeszcze raz, powiedz takie zdanie. Zaczynamy projekt, jak mnie słyszysz? No, szumi generalnie, ale ja tak cię słyszę, posłyszę jeszcze raz. Jak mnie słyszysz, powiedz jak mnie słyszysz, halo? Słyszę, ale nie jest, jakoś nie jest dobra, ale generalnie słyszę. Dobra, jesteśmy najpierw w tej wielkiej krypcie, jeszcze nie doszedłem do, przez tą dziurę nie przeszedłem, więc tam się jeszcze odezwę i zobaczymy jak tam. No, teraz się bardzo kiepsko słyszę. Może być kiepsko, ale to się nie denerwuj, Radek jest koło mnie, jakby co. Wchodzę do środka, rozstawiam kamery i chyba przyjdę tu do ciebie. No tak, zobaczymy, poczekajcie. Zobaczcie, tutaj jest jedno pomieszczenie, które jest puste. Tamte drugie, w którym teoretycznie, poczekam, pokażę wam chwilę. Tamte drugie, w którym jest takie przejście, tam jest okno już na powierzchnię. I Piotrek pójdzie w lewo i tam jest to pomieszczenie, które jest dla nas najbardziej ciekawe. Dobra, wezmę ze sobą lampę, ty możesz mnie nagrywać i zaraz mi podasz te rzeczy. No dobra. Przeciskam się.
No. Powodzenia. Zaczynamy akcję. Jeszcze pokażę im, co tu jest w środku. Nie wiem, co to jest, ale są tu też bardzo ciekawie wyglądające pająki. Pewnie niebezpieczne. Nie jestem pewien, czy to jest pozostałość po tej jaskini, czy to jest jakoś domurowane tutaj, ale chyba po prostu to jest wyżłobione. W tej skale, nie wiem co to jest nawet za skała. Pierwsze pomieszczenie puste. Przechodzimy do drugiego. Jakieś stalowe drzwi. Ogólny bałagan. I tu jest krata na zewnątrz. Nie będę aż tak świecił. Jest jakiś stół. I mała trumna. Albo jakaś skrzynka w kształcie trumny ozdobna, albo coś takiego. No i tędy przechodzi się do pomieszczenia głównego, które najbardziej nas interesuje w tej całej opowieści. Trumny 4, jakieś półki, szafki na narzędzia. Tu jeszcze przedmioty, produkty współczesne. Jakiś komin, lufcik na górze tutaj. Urny. Z tego co dobrze patrzę. Chyba tak. Nawet z datami. Ciekawe czy pełne, czy nie. Trochę boję się je otwierać. Będąc tutaj samemu. No i głównie podczas tego projektu będę tu sam. Radek będzie w pomieszczeniu obok. Zaraz rozstawię wszystkie kamery i postaram się jakoś tu sobie zorganizować to wszystko, żeby to dobrze nagrywało. Poopowiadam wam jeszcze chwilę i wyjdę stąd, opuszczę to miejsce z Radkiem. Oddalimy się, pójdziemy być może do samochodu na chwilę, żeby zostawić tutaj kamerę, zobaczyć co się będzie tutaj działo. A to co jest najciekawsze w tej całej historii, jakby zacząć od początku, dlaczego tu jesteśmy w Czechach i dlaczego wybraliśmy akurat to miejsce? Znaleźliśmy gdzieś w internecie materiał z czeskiego kanału, który się nazywa TV Twix, i zapytaliśmy chłopaków o trzy najbardziej znane miejsca w Czechach, które można odwiedzić pod kątem paranormalnym. Oni napisali, że mogą nam wysłać te miejsca, ale mogą nam podać też takie, w których działy się dziwne rzeczy, co widać było też na ich materiale. Jednym z tych miejsc jest właśnie ta stara kostnica, jakby wydrążona pod wzgórzem, w skale, nad nami jest kościół, no i są trumny. Tutaj są wielkie drzwi, które próbowaliśmy otworzyć na początku od zewnątrz, ale są zamknięte na stałe. Więc to co widzicie, albo już zauważyliście na nagraniu chłopaków, mrozi krew w żyłach. Nie chcemy mówić, czy jest prawdziwe, czy nie, bo do końca nie mamy pewności. Ale dlatego tu jesteśmy, żeby się przekonać, czy coś uda się tu zarejestrować. Takže lidi, já se tak s váma loučím, uvidíme se zítra večer opět v Márnici.
ale przyznacie sami, że miejsce jest naprawdę klimatyczne. Robi wrażenie, wręcz przerażające, jeżeli pomyśleć, że jest się tutaj samemu w pojedynkę. No i widok, jak każdy widzi. Cztery trumny na podłodze. Jeszcze później zobaczymy, co jest w środku. Trochę mam ciarki, nie ma co ukrywać. Jest klimat. No i dobra. Idę po resztę. Radek już może przygotował te rzeczy. I rozstawię tutaj kamery. Ja jestem Piotr. Jest tu niejaki duch? Jest tu niejaki duch? Ukazał. Zemzel si tady? Ukazał. Tady si byl pogřeben? Ukazat. Řekni nám něco. Něco pochnout? Něco pochnout? Tady straszysz? Ukazał. Ukazał. Ukazał.
miejsce. Przeprowadzę sesję tyle, ile będę mógł. Radek zostaje. Zobaczymy, co czeka na mnie w Kostnicy, a dawnej Kostnicy. Słuchajcie, jestem tutaj sam. Nie znam czeskiego oczywiście aż tak dobrze, żeby tu się sprawnie komunikować w tym języku, nawet z duchami ewentualnymi, które mogłyby w tym miejscu przebywać. Więc sobie przygotowałem kilka zwrotów. Po prostu będę starał się komunikować za ich pomocą. Być może coś lub ktoś zareaguje w tym miejscu na te zwroty. Zobaczymy. Jak wiecie, ostatnio z materiału od tej grupy czeskiej, prawdopodobnie ta oto trumna, która jest tuż obok mnie, otworzyła się. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo. Zobaczymy, czy komunikacja coś tutaj wskóra. Ja jestem Piotr. Jak się imienujesz? Je tu niejaki duch? Ukazał. Je tu niejaki duch? Zemzel si tady? Je tu niejaki duch? Ukazał. Rzeknij nam nieco. Nieco pochnął. Nieco pochnął. Ukazał. Si tady? Otevřít tu rakev. Otevřít. Je tu nějaký duch? Ukázal. Trefit něco. Tady strašíš? Na razie względny spokój. Położę tą kartkę na razie. Zastanawiają mnie te rzeczy na tych półkach i stare urny. Tylko z czym? Czym wypełnione? Mam nadzieję, że nie prochem ludzkim. Szkuszą mnie te. One są pełne. Ale nie jestem w stanie ich otworzyć i nawet chyba bym nie chciał. Wiem, że pewnie
niektórzy z was chcieliby to zobaczyć, ale pewnych rzeczy się nie robi i pewnych rzeczy my nie robimy. Po prostu... No nie wiem, jak bym się czuł, gdybym miał otworzyć urnę, nawet jeżeli to miałby być tylko piach. Si tady? Je tu nejaký duch? Ukázat. Mám tu szczerą nadzieję, oczywiście, że te trumny są puste. Ciężko mi jakoś tutaj wam to pokazać. Ale może się uda uchylić jedną z nich. Ciarki przechodzą po plecach. Są małe trumny, ale jest raczej drewno, niż jest szczątki. Powiem wam, że od dawna już nie czułem takiej adrenaliny. Również pusta. Trumny są poukładane jedna na drugą. W ogóle miejsce, które zachowało jeszcze takie elementy. Stara kostnica. Tak to jest nazwane tutaj, w tej miejscowości. Jakieś buty. Materiały, butelki. Ale na razie nic się nie dzieje. Jakieś stare gazety, papiery. Jeszcze pójdę do Radka, wezmę od niego dyktafon i aparat. Znaczy aparat to mam. Mógłbym porobić kilka zdjęć jeszcze w totalnej ciemności. No i spróbuję jeszcze się tutaj skomunikować. Może ktoś się do mnie odezwie, może coś się tu jeszcze wydarzy. Je tu nejaký duch. Tady strašíš? Ukázat. Řekni nám něco. Řekni nám něco. Něco pochnout. Nieco pochnąć. Będąc samym w tym pomieszczeniu, totalnie odczuwa się inne emocje. Inny rodzaj niepokoju. Strachu może nie, bo wiem, że Radek jest obok. Co prawda za wąską szczeliną w ścianie, ale jest obok, zawsze jest inaczej. Wezmę dyktafon, jest względnie cicho, jeszcze nie wiem, co kamery zarejestrowały i czy cokolwiek. Ale sami wiecie, już klimat robi to, że pewnie niewielu weszłoby samemu do takiego pomieszczenia. Idę po dyktafon i po aparat. Ciągle świecisz w to okno w miarę mocno. Jak się czujesz? Dobra, daj mi, naszykuj mi dyktafon. I
coś jeszcze mamy? Nie. Masz mało czasu. Sesja EVP, Kostnica, Czechy. Ja jestem Piotr. Jak się imienujesz? Rzeknij nam nieco. Rzeknij nam nieco. Nieco pochnął? Ty straszysz? Zemrze? Si tady? Rzeknij nam nieco. Jest tu niejaki duch? Usłyszałem coś i flux zareagował. Nie wiem, na co byłem odwrócony. I to nie było pojedyncze uderzenie diody, tylko podwójne, najmocniejsze jak dotychczas.
Słychać było kroki. Ciekawe, czy ktoś tam na zewnątrz, czy ktoś tutaj. No ciekawe, co to kurde było, pojechałem. Czy to jakieś zwierzę? Czy jakiś człowiek? Czy kto? I co u ciebie? Słyszałem kogoś. Słyszałeś? Ktoś tam był przy oknie. Był? Ktoś tutaj chodził. Tutaj, z tej strony? Tak. Wchodził? Nie wiem. Dobra. Skończę sesję. Słychać było kroki. I nie wiem, czy to ktoś chodził, czy... Ale tylko trzy kroki i potem cisza. Tutaj koło ciebie? Nie, tam dalej. Tam. Jakby tu ktoś, nie wiem. Dobra, idę kończyć sesję i wracam. No tylko szybko. Ludziska, co miało się nagrać na dyktafonie, musiało się nagrać, bo długo został sam, nagrywając się, skończę sesję, zobaczymy, czy coś się nagrało. Thank you.
Działo się coś? Działo się coś? Co? No, oprócz tego, że wtedy usłyszałem ten dźwięk, i zareagował podwójnie. Ale z jednej i z drugiej strony? Co? Do środka wsadziłem, do plecaka. No tutaj też było słychać jakieś kroki, ale no co, ktoś by schodził i trzy kroki było słychać. Zresztą to widać nawet, albo może ktoś u góry, nie wiem. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o starą kostnicę wewnątrz jakiejś wielkiej góry, jamy, groty, jak zwał, tak zwał. Oprócz takich namacalnych rzeczy działy się takie delikatne, ja usłyszałem kroki, Flux zareagował podwójnie, a Radek też usłyszał tutaj po tej stronie kroki. Do końca jeszcze nie wiemy, czy to były kroki ludzkie, czy może coś tutaj się działo. Mhm. Musimy jeszcze sprawdzić kamerę po prostu. No ale było przez moment dziwnie. Było przez moment nie dziwnie. Sprawdzimy kamerę nagrania, czy coś się udało zarejestrować. Miejsce na mega, na pewno mega klimatyczne. Jedno z takich, do których rzadko docieramy. No i jesteśmy w Czechach, to po pierwsze. A za granicą zawsze jest taki dreszczyk emocji większy. No nic, zobaczymy, co przyniesie materiał. Wy to już zobaczyliście, wnioski wyciągnijcie sami, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Druga część nagrania z dyktafonu analogowego nie przyniosła żadnych anomalii. Tajemnicza krypta to jedno z najbardziej mrocznych, klimatycznych i trudno dostępnych miejsc, jakie udało nam się odwiedzić. Dawno nie czułem takiej adrenaliny podczas projektu, głównie dlatego, że w krypcie byłem sam, co dodatkowo budziło wiele emocji. Sytuacja z końcówki podgrzała atmosferę i nie chcieliśmy dłużej ryzykować. Jednak niektóre sytuacje, jakie miały miejsce w krypcie, wzbudziły w nas mieszane uczucia i dały do zrozumienia, że być może coś mrocznego kryło się w jej wnętrzu.